Steven Sylvester, lat 18, został pobity na śmierć przez swojego chłopaka Briana Canciole, lat 20, 17 lipca. Po wieczorze z alkoholem Canciola oskarżył Sylwestra o to, że go zdradza i para zaczęła się kłócić. Ich współlokator poprosił, by się uspokoili. Kiedy kłótnia zaczęła się robić agresywna, współlokator ponownie wszedł do pokoju Canciole i zauważył Sylwestra krwawiącego. Kiedy chciał pójść z nim do szpitala, Canciola ponownie uderzył już kontuzjowanego Sylwestra. Mężczyzna zawiózł go do szpitala, ale Sylwester opuścił go, zanim został sprawdzony przez lekarzy. Współlokator zadzwonił na policję. Canciola także wykonał telefon na policję, informując o tym, że mężczyźni ponownie się kłócili i Sylwester potrzebuje pomocy. Został zawieziony do szpitala, gdzie później zmarł. Autopsja wykazała krwawienie w mózgu oraz kręgi szyjne uszkodzone w wyniku duszenia. Canciola został oskarżony o zabójstwo. Sprawy przemocy w związkach osób tej samej płci rzadko zostają ujawnione policji w obawie przed dyskryminacją.